Cześć, dzień dobry, mam dla Was zagadkę. Zgadnijcie, gdzie znajduje się mikrofon, do którego właśnie mówię. I powiem Wam, że go widać. Cześć, z tej strony Macio z Nebula Studio. W dzisiejszym odcinku przy współpracy z marką Polsound opowiem Wam troszeczkę więcej o nowym systemie bezprzewodowym firmy Shure. Dobra, pewnie większość z Was szuka gdzieś jakiegoś mikrofonu, który tutaj stoi, ale nie. Mikrofon znajduje się tutaj i przepraszam za hałasy, bo go wyjmę teraz. Takie coś, proszę Państwa, jest to wielkości dużego chrząszcza i nawet tego chrząszcza przypomina. Cyk i już. No właśnie, w dzisiejszym odcinku wszystko, co słyszycie, cała ścieżka lektorska pochodzi właśnie z nowego systemu Shure, który nazywa się MoveMic. Zobaczcie, jak to wygląda od mojej strony. Tu jest lagerta, proszę bardzo. A tutaj mamy odbiornik, który ma taką stopkę, która pasuje do kamer. I mamy wyjście z odbiornika mini jack i wysyła to sygnał tutaj do wejścia mini jackowego w mojej kamerze, dzięki czemu od razu audio mam w tej kamerze zsynchronizowane właśnie z systemem Shure. W świecie, w którym co druga osoba jest twórcą internetowym, takich systemów bezprzewodowych pojawia się na rynku coraz więcej. Takie najbardziej popularne to DJI czy Rode, no i teraz Shure dołącza do tej ekipy. Zacznijmy od tego, że ja dostałem najwyższy możliwy model na rynku, czyli mamy odbiornik i dwa nadajniki. Natomiast Shure tutaj wychodzi naprzeciw temu, żeby nie wydawać niepotrzebnie pieniędzy i dobrać sobie zestaw pod tak naprawdę to, co będziemy robić, to do czego będziemy tego zestawu używać. Możemy wybrać opcję z jednym nadajnikiem, możemy wybrać opcję z dwoma nadajnikami lub możemy wybrać opcję pełną, tak jak w tym przypadku, czyli dwa nadajniki plus odbiornik. Każdy zestaw dochodzi z taką ładowarką, która jest podwójna. Nawet jak kupujemy pojedynczy zestaw, to ten drugi slot czeka na tą opcję, gdybyśmy mieli potrzebę do kupienia samego nadajnika w przyszłości, który też swoją drogą można oddzielnie dokupić. Swoją drogą ja się cieszę, że takie case'o ładowareczki weszły już do powszechnego użycia i producenci korzystają z tego rozwiązania, bo no jest to po prostu mega praktyczne. Wrzucasz to do plecaka, nie martwisz się o to, że sprzęt jest nienaładowany, no i też nie musisz kupować dodatkowych jakichś zabezpieczeń, mówię o przechowywaniu urządzeń. Ja chciałbym tylko dodać, jakie to jest mega satysfakcjonujące, jak te wszystkie magnesiki tutaj pracują. Tą drogą tutaj mamy od razu taki znacznik, który pokazuje nam, czy bateria jest naładowana. W tym momencie widać, że jest pomarańczowe, to znaczy, że nie jest pełna bateria, ale nasz case w tym momencie ładuje nasze urządzenie. Co mnie urzeka w tym systemie, to jest to, jak malutki jest to system. Ja się będę posiłkował moim drugim nadajniczkiem, który mam tutaj. No słuchajcie, no to jest po prostu maleństwo. I dzięki czemu, jak widzicie, ja cały czas tutaj mam ten mikrofon i praktycznie na tle czarnej koszulki w ogóle go praktycznie nie widać. Jak mamy inne systemy innych marek, no to najczęściej mają one postać takich kwadraciastych bloczków, które są cięższe i większe i jak się je podpina do koszuli, no to one po prostu swoją masą tą koszulę ciągną. Natomiast tutaj praktycznie ja zapominam, że mam ten mikrofonik na sobie, że mam ten nadajnik przypięty do koszuli. No na przykład dla porównania, tutaj mamy system Saramonic i to jest takiej wielkości i to jest nadajnik, a Shure nie dość, że jest dużo, dużo lżejszy, praktycznie go nie czuć w ręce, no to też wielkościowo różnica jest konkretna. To jest ta największa przewaga systemu Shure, jest to turbo wygodne, turbo takie niepozorne. Dla osób, które właśnie tworzą content, czy to na YouTube'a, czy na platformy te pionowe jak TikTok, czy rolki na Instagramie, taki system sprawdzi się doskonale, szczególnie, że nie musimy mieć odbiornika, który ja mam w tym momencie zamontowany na kamerze. A możemy połączyć się za pomocą tych urządzeń bezpośrednio z aplikacją na naszym telefonie. Teraz na szybko pokażę Wam mniej więcej, jak działa aplikacja mobilna. Aplikacja nazywa się Motive Audio. Tutaj mamy taką zakładkę Devices. Ja już wcześniej się sparowałem, także w tym momencie ten mikrofon, jak widzicie, jest sparowany. I tutaj mamy opcję zmienienia gainu i mamy różne tryby takie predefiniowane, które są przewidziane przez producenta. Mamy speech, mamy singing i mamy flat. I jak widzicie tutaj przy flecie mamy tak naprawdę wszystko wyłączone. Mamy tylko high pass filter,
Przy Singing mamy średni kompresor, mamy high pass filter na 75 Hz i jest equalizer, który wygląda w ten sposób. Na Speech mamy lekką kompresję, high pass filter przy 150 Hz, a nasz equalizer wygląda w ten sposób. Cała funkcjonalność tej aplikacji jest również dostępna na odbiorniku, który znajduje się u mnie na kamerze. Dobra, zapomniałem wspomnieć o dwóch kwestiach. Przede wszystkim bardzo unikalnym takim featurem tego systemu jest to, że można dwa nadajniki podłączyć do telefonu bez potrzeby posiadania odbiornika. Także dwie osoby mogą jednocześnie nagrywać na swoich nadajnikach. Do jednego telefonu można przeprowadzić wywiad, można sobie nagrać, nie wiem, gitarę akustyczną z wokalem. Oprócz tego, o czym zapomniałem wspomnieć, istnieje druga aplikacja Shure Plus Motive Video i właśnie ona do nagrywania wideo. Można sobie w tej aplikacji nasz system bezprzewodowy Shure synchronizować właśnie z łatwością z naszym wideo. W tym momencie już widać, że jest to takie właśnie puszczenie oczka do osób, które tworzą treści w internecie, ponieważ jest to mega takie user friendly, mega proste do zrobienia. Parujemy nasze urządzenie z telefonem, telefon możemy schować do kieszeni i posługujemy się takim oto główiankiem. Także może to służyć jako taki uliczny mikrofon do przepytywania pijanych ludzi w środku nocy. Proszę cię, człowieku. Lub jakakolwiek inna forma nagrywania audio. Teraz pójdę 30 metrów, czyli tyle, ile producent deklaruje, że to powinno działać. No i zobaczymy, czy mi zerwie sygnał. Mówię, raz, dwa, trzy, idę sobie dalej i cały czas, mam nadzieję, mnie słychać. Ciekawe, kiedy przerwie. Teraz już mamy ze 30 metrów, zaraz mnie nie będzie mnie widać, ale ciekawe, czy przestanie mnie być słychać. Już teraz mnie w ogóle nie widać, jestem za budynkiem, uwierzcie mi, 40 metrów i okolice 50 metrów. Faktycznie wygląda na to, że powyżej 30 metrów, szczególnie jak wszedłem za budynek, no to zaczęło tak leciutko glitchować i mikro takie przerwania były. Co prawda nie byłem pewien tak naprawdę, czy to przerywa, czy to są jakieś takie zakłócenia. W każdym razie 30 metrów to jest ta bariera, w której powinniśmy się czuć mega bezpiecznie i wszystko powinno działać jak należy. Pomimo tego, że ten film ma sponsora, muszę wspomnieć o dwóch wadach, które rzuciły mi się w oczy. Dla większości osób to będą kompletnie pomijalne sprawy. Ponieważ to urządzenie jest tak małe, to nie uświadczymy tutaj wejścia na mini jack, w związku z czym nie ma możliwości podpięcia zewnętrznego mikrofonu krawatowego lavaliera, tak jak to miejsce ma w tych większych właśnie konstrukcjach, ale ja szczerze mówiąc nie widzę takiej potrzeby. Lavaliera podpina się właśnie po to, żeby ten mikrofon był jak najmniej widoczny, jak najbardziej ukryty, a przy urządzeniu takich gabarytów traci to całkowicie sens. Drugą rzeczą, której niestety tutaj nie uświadczymy, jest możliwość nagrywania w 32 bitach flow. Jest to taki rodzaj pliku, który umożliwia nam uratowanie sygnału, nawet jeżeli teoretycznie nam się on sklipował. On ma po prostu taki ukryty headroom, spłaszczamy sobie sygnał i okazuje się, że te szczyty są cały czas do odzyskania. Trzecim takim malutkim już minusikiem jest to, że nie ma wewnętrznego nagrywania, jakby takiego backupu wewnątrz tego urządzenia. W momencie, w którym nagrywamy, czy to na kamerę bezpośrednio, czy na telefon, zawsze taka opcja ratunkowa się przydaje. Natomiast jest opcja nagrywania dwóch kanałów i ja z tego w tym momencie korzystam, gdzie jeden kanał tak naprawdę jest nagrywany na normalnym levelu, a drugi jest nagrywany na troszeczkę cichszy. Mamy opcję wysterowania tego na minus 3, minus 6 czy minus 12 decybeli i to jest taka kopia zapasowa. Gdybyśmy sklipowali ten główny track, to możemy sobie wyjąć z tego drugiego kanału po prostu ten ciszej nagrywany, dzięki czemu jest bardzo mała szansa, że nie uratujemy naszego sygnału audio. Teraz zobaczycie sobie te indykatory głośności tutaj, to widzicie, że jeden sygnał jest głośniejszy, a drugi jest cichszy i właśnie ten cichszy to jest ten safety track, dzięki czemu nie sklipuje na pewno mojego sygnału. Ja to ustawiony mam gain na plus 5, ale zobaczmy audio efekt. Teraz mam na przykład tryb speech i teraz będę mówił i będę sobie przełączał na tryb śpiewania i na tryb flat. To jest tryb speech i ja mówię w trybie speech. To jest tryb singing i ja mówię w trybie singing. A to jest tryb flat i ja mówię w trybie flat. Bardzo intuicyjne to jest, tu jest taki joystick w ogóle, także wszystko od razu się kuma, nie trzeba żadnej instrukcji czytać. Ja się na technikaliach nie znam i się raczej nie lubię wgłębiać za bardzo. Jeżeli muszę z jakiejś opcji skorzystać, to z niej korzystam, także moje recenzje nie są techniczne. Raczej chodzi o to, w jaki sposób czuję dane urządzenie, w jaki sposób bym jego używał i gdzie widzę zalety i wady danego urządzenia. Ja jestem osobiście osobą, która nie za często korzysta z takich
urządzeń, ale na przykład jak jadę gdzieś w teren, nagrać jakiś odcinek, na przykład nie wiem, w jakimś studiu innym, no to korzystałem z tego typu rozwiązania, no i muszę przyznać, że miałem mocną skuchę, ponieważ nie sparowało mi się urządzenie na początku innej marki, no i musiałem część materiału nagrywać jeszcze raz. Tu się na błędach musiałem niestety nauczyć, dlatego prostota tego typu urządzeń jest turbo ważna, szczególnie jak jesteśmy w terenie właśnie i jest niedoczas i mamy spontaniczną rozmowę i chcemy, żeby nic nie przepadło, no nie? Wiecie, ile godzin teoretycznie to urządzenie jest w stanie pracować? 8 godzin non-stop, turbo długo. Bardzo ciekawe jest to, że możemy współpracować z różnymi rodzajami urządzeń. Same nasze nadajniki mogą się sparować z aplikacją na telefonie. Odbiornik, który w tym momencie mam na kamerze, współpracuje właśnie z moją kamerą, wysyłając mini jackiem sygnał bezpośrednio do wejścia mini jack w kamerze. Ale ten sam odbiornik można za pomocą USB-C połączyć z komputerem i w ten sposób nasz odbiornik staje się interfejsem audio i można nagrywać za pomocą naszych nadajników bezpośrednio na nasz komputer. I to jest opcja, z której myślę wielu content creatorów, czy tam twórców, wykorzystało. Dobra, jeszcze teraz testujemy w terenie, gdzie jest głośno pewnie, jak słyszycie. Teraz nie ma redukcji szumu, która jest wbudowana też w urządzenie, jest taka opcja. I teraz mówię bez redukcji szumu, teraz mówię bez redukcji szumu. I teraz znowu włączyłem redukcję szumu. Jest dosyć hałaśliwie, przyznam tutaj. Jeżdżą samochody, szumią drzewa, także jest co redukować. Sami ocencie, jak to działa w praktyce. Niestety urządzenie nie należy do najtańszych. Ten pełny zestaw, czyli dwa nadajniki i odbiornik, kosztuje 2,5 tysiąca złotych. Opcja samych dwóch nadajników to jest 1600-1700 złotych, a jeden nadajnik to jest 1300 złotych. Także tanio nie jest, ale idzie za tym jakość. Nie jest to może unboxing, natomiast pokażę Wam na szybko, jak to jest ładnie obrandowane i jakie elementy dostajemy w zestawie. Dochodzi nam to wszystko spakowane w takim rolowanym jakby etui. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie, bo jak mamy na przykład mniej elementów w środku, to można to po prostu zgiąć. Także jeszcze takiego czegoś nie widziałem, żeby ktoś tak pakował. No zobaczymy, jak to w praktyce wyjdzie po jakimś dłuższym czasie użytkowania. W każdym razie można sobie tutaj wszystko elegancko porozmieszczać w tych kieszonkach. Jeżeli chodzi o to etui ładujące, to wygląda ono to w ten sposób. To jest wszystko oczywiście na magnesy. Nasze nadajniki dochodzą w takim stanie, natomiast w zestawie mamy również taką osłonkę przeciwwietrzną, także od razu można sobie to cyk założyć i właściwie nie trzeba to zdejmować, ponieważ wszystko idealnie mieści się w tym ładującym case. Pokażę Wam na szybko proces parowania. Mamy te dwa elementy. Włączamy sobie odbiornik, włączamy sobie nadajnik, trzymając po prostu przyciski boczne, które się znajdują na urządzeniach, o tutaj. I on zacznie najpierw świecić na niebiesko-zielone, ale trzymamy dłużej. Teraz jest czerwono-niebieski, teraz jest w trybie parowania. Dajemy tutaj na odbiorniku connect new mic. Już znalazł, cyk, connecting i connected. Sygnał nam się pojawia. I w ten sposób parujemy to urządzenie. Nie musiałem żadnej instrukcji czytać. Wszystko jest mega logiczne. Teraz w jakich sytuacjach ja bym używał tego mikrofonu? No bo widzicie, ja często do Was mówię po prostu z bardzo bliska. Zwykle na kamerze znajduje się mikrofon. Natomiast jak mam takie rozwiązanie, to tak naprawdę do zwykłego, prostego vlogowania mógłbym tego systemu używać. No bo jestem teraz ledwo widoczny, ponieważ nie mam tu światła, czekajcie. Jestem kilka metrów od mikrofonu i nie zmienia to nic, jeżeli chodzi o czystość i bliskość mojego głosu. Ale skopałem white balance. Jesus! Dla mnie jest to takie rozwiązanie, które myślę, że najbardziej sprawdziłoby się w takim setupie run and gun tak naprawdę, czyli po prostu szybko kogoś podpinamy, ja plus mój rozmówca i sobie gadamy i wiadomo, że wszystko działa, nie jest to nachalnie widoczne w naszym ubiorze. Myślę, że to jest główny target producenta, czyli tak naprawdę twórcy internetowi, gdzie ta szybkość działania i dyskretność tego urządzenia mają kluczowe znaczenie. Zapominam w ogóle, że to mam na sobie i muszę pamiętać, żeby gdzieś tutaj nie gmerać rękami, żeby na przykład nie dziękować Wam na przykład za koniec odcinka i się klepnąć w klatę. No, miniaturyzacja tych urządzeń następuje dosyć szybko i bardzo dobrze. Także ja ze swojej strony daję 4 punkty w 5-stopniowej skali stołeczka. Dobra, jak widzicie, Lagerta ma już trochę dosyć. Ja jeszcze dosyć nie mam, ale i tak Was pożegnam. Z mojej strony to była czysta przyjemność, jak zwykle. Zresztą widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pa.